będziemy grać chowanego na swoich kolorach, ale ja będę używał haków. Tak jak Game Mode Spectator, sekretne kamery, przez które możemy podglądać, gdzie chowa się mój przyjaciel, X-Ray Radar, czy nawet detektor graczy, który zaczyna pikać, gdy zbliżymy się do niego. Hej, Dizio! Hej, Nono! Wiesz, co dziś będziemy robić? Nie, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy grali w chowanego w swoich kolorach. Chowanego? Uwielbiam bawić się w chowanego, a jeszcze bardziej lubię się chować w moim kolorze. Okej, Dizio, to w takim razie, kim chcesz być? Chowającym czy szukającym? Ja chcę się chować. Ach, no dobra, tak myślałem. Okej, to ja idę teraz tutaj do budki i będę odliczał. Dobra, to ja idę się chować. Ej, zamykaj te drzwi, nie będziesz podglądał. No dobra, już zamykam. Okej, jeden, dwa, trzy. Okej, dobra, słuchajcie, chyba Dizio poszedł się już schować i nos nie słyszy, bo jest za daleko, a ja tutaj mam wyjście przez blok, dobra? Dzisiaj będziemy używać cheatów, dobra. Wchodzimy do tego tajnego pokoju i mamy tu napisane cheaty. Nunu, a ty już skończyłeś liczyć? Nie, jeszcze 21, 22. Dobra, widzowie, także my już oczywiście dawno nie liczymy, bo teraz używamy cheatów. Okej, co my tu mamy? Sekretna kamera i monitory? Dobra, zobaczymy, czyli chyba są jakieś kamery tutaj na mapie. Dobra, uznajmy. Powiemy teraz Dyziowi, że już przestaliśmy liczyć. 29, 30, skończyłem. Powodzenia, Nunu, na pewno mnie nie znajdziesz. To się jeszcze okaże, możesz się, Dyzio, nieźle zdziwić. Dobra, także słuchajcie, weźmiemy sobie ten monitorik i na pierwszej kamerze zobaczymy. O mój Boże, faktycznie te kamery działają. Więc tak, widzę tutaj, że jest rzut na właśnie ten domek z obsydianu i jest w jakiejś wieży, więc chyba Dyzia tutaj nie ma. Także może zobaczymy sobie kolejną kamerę. Dobra, jest teraz kamera numer 2. O mój Boże, ile to jest wieśniaków. Wow, ale nigdzie nie ma Dyzia. No dobra, to w takim razie ta kamera chyba nie jest poprawna. A w trzeciej kamerze, o kurczę, jeszcze inne. No ale tutaj też nie widzę Dyzia. To teraz jeszcze nam czwarta została. Okej, Boże, jak blisko wieśniaków. O, patrzcie, nawet stoi jeden pod nami. I tutaj ten mały się patrzy, dobra, ale no również nie widzę Dyzia. Okej, to może teraz kamera numer 5 i zobaczmy. O mój Boże, widzę Dyzia. Zobaczcie, on jest tutaj pod tym sztandarem, pod tym właśnie, widzicie ten sztandar i on jest tutaj pod, widzicie, tam się wysuwa taki nick i on tam stoi. On nigdy mnie tutaj nie znajdzie. O, patrzcie, nawet Dyzio się tutaj wychyla. O kurczę, dobra, to już w takim razie wiem, gdzie go szukać, czyli tutaj w tym labiryncie, dobra, także tutaj idziemy na górę. Okej, ten labirynt jest tutaj, no 100%, dobra, więc tutaj sobie podejdziemy obok, dobra, może tutaj jest jakieś wejście. Kurczę, gdzie był ten Dyzio, bo już nawet nie pamiętam, ale chyba tu, a nie, a może to tutaj był, nie, to tutaj nie było, to jakby gdzie, czekaj, to może, o, tu! A, ale mnie wystraszyłeś, jak ty mnie tak szybko znalazłeś, to niemożliwe. Bo jestem mistrzem szukania. Nie, tak się nie bawimy, idę się chować jeszcze raz. Ej, no jak to idziesz się chować jeszcze raz, przecież ja miałem się teraz chować. Nie, ja idę się chować i nie umiem wyjść z tego labiryntu, pomocy. No nie, no musimy jakoś z niego wyjść, chodź tutaj, znalazłem wyjście. Dobra, to idź szukać, ja idę się chować. Ale czyli znowu mam zaczynać liczyć? Tak. Raz, dwa, trzy. Nunu, tym razem nie oszukuj i graj uczciwie. Ale ja gram zawsze uczciwie, Dyzio. Pięć, sześć. Okej, dobra, chyba Dyzio już odszedł na taką odległość, że nas nie słyszy. Okej, dobra, następnym cheatem jest detektor graczy. Także kamerę sobie tutaj odłożymy. No i detektor graczy działa tak, żeby gdy będziemy blisko Dyzia, to będzie coraz głośniej pikał, więc zobaczymy sobie właśnie, jak to działa. Więc pójdziemy sobie na połowę, na której się na pewno schował, bo wątpię, żeby się schował po czerwonej, ponieważ Dyzio woli o wiele bardziej kolor niebieski. Dobra, teraz tu sobie chodzę, w ogóle nic nie pika, nie wiem, o co tu
tu chodzi? No mam nadzieję, że to się nie zepsuło. Nie no, nie zepsułeś się, detektorze. No mam nadzieję, że nie. Dobra, okej, teraz tutaj. Ej, dobra, słyszycie to? Ej, coś pika, dobra, jednak zaczęło pikać, okej. Może na tej wieży jest Dyzio. Czekajcie, aż muszę to zobaczyć. Dyzio, już się mam. A nie, jednak nie. Ej, to jest w ogóle kamera, nie wiem czy widzicie, ale tutaj chyba Dyzia nie ma. I teraz już nic nie pika nawet. Dobra, poczekajcie, jeszcze się muszę upewnić, czy na pewno. Okej, dobra, tutaj nic nie pika. To znaczy, że Dyzia tutaj na pewno nie ma po tej stronie. Może jest tutaj na parkurze. Dobra, wejdziemy sobie patrzeć, jak to pika. Nie no, to na 100% musi być tu. Okej, dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, nie no, może on jest tutaj w tym wiszącym pokoju, co tutaj jest. Dobra, tutaj nie ma nic, ale jak tu sobie wejdziemy, okej, to chyba musi być tu. O mój Boże, jaki labirynt. Co jest? Ale już teraz pika bardzo słabo, prawie że wcale. To znaczy, że nie ma go w tym labiryncie. Ale okej, wejdziemy sobie teraz tu. O mój Boże, jak głośno pika. Czy wy to słyszycie? Dobra, okej, chyba on musi być tutaj. Dobra, wchodzimy tutaj, okej. Zobaczymy. I... A, Dyzio! No, jak ty mnie znalazłeś? Haha, mam cię! Denerwowałeś mnie. Ale jak to? No przecież normalnie cię uczciwie szukałem. Na pewno to nie było uczciwie. Tam nie mogłeś mnie znaleźć. Nie, no mogłem. Chcę się kolejny raz chować, a ty nie będziesz nigdy się chował. Idziesz szukać. Ej, no ej, dlaczego? Dlaczego ja nie mogę się chować? To też bym chciał. Nie i koniec. Idź liczyć. Raz, dwa, trzy. I kolejną rzeczą, jaką tu mamy. O, X-ray radar. Dobra, jestem tak ciekaw, co on robi. Prawdopodobnie oznaczy wszystkich graczy i będziemy mogli od razu znaleźć Dyzia, także słuchajcie. Także użyjemy sobie tego na 3, 2, 1. O mój Boże, dobra, to działa, zobaczcie. Wszyscy się podświetlili właśnie, czyli to tak działa ten X-ray. Okej, dobra, tylko jak ja Dyzia znajdę w takim tłumie? Ale zobaczcie, on na pewno pomyślał. No i siedzi teraz w tym tłumie wieśniaków na 100%. Dobra, poczekajcie, muszę tutaj sprawdzić, czy na pewno tu jest. Ale chyba go tu nie ma. O, dobra, chyba go znalazłem. Zobaczcie, musi siedzieć tutaj. Co? To jest wieśniak. Dobra, to jednak nie. No to w takim razie, o może tutaj siedzi pojedyncza. Nie, to też jest wieśniak, co? A tutaj, Boże, ile tu jest wieśniaków. Nie no, Dyzio byś chyba nigdy nie schował w czerwonym kolorze. To wątpię, żeby tutaj był. Okej, dobra, no to skoro to niestety nie jest tu, to muszę szukać gdzie indziej. Dobra, może w tych wieżach. Ale nie, tu go nie ma. To może tutaj siedzi. O nie, co? To nie Dyzio? No dobra, a tu chyba też nie. Ej, dobra widzowie, a może to się trochę popsuło i Dyzio na przykład jest tutaj. Czekajcie, zobaczymy sobie. Nie, no tu go nie ma, no kurczę, to gdzie ja mam go szukać, bo nie wiem czy to w ogóle działa. Ale no powinno działać na właśnie Dyzia. Okej, a może on siedzi tu z innymi wieśniakami? Dyzio, nie? Nie ma cię tu? Nie, nie mam mnie tam, no teraz mam taką dobrą kryjówkę, że nigdy mnie nie znajdziesz. O mój Boże, no nie. Ej, ale słuchajcie widzowie, skoro Dyzia słyszałem, to musi być gdzieś niedaleko w takim razie. Może on teraz jest tutaj w tej wieży obok nas. Ej, no nie, nie ma go, co jest? Ale Dyzio na 100% musi być gdzieś tutaj, czyli skoro go nie ma tu, a może siedzi tutaj, zobaczcie. Ten obrys się tu mocno wyróżnia. Dobra, poczekajcie, doskoczę tam, okej. O, na tą drabinkę, dobra, wejdziemy sobie. Tędy, zaraz, jak ja mam tu wejść? Ej, no zaraz, no jak ja mam tu wejść? A może tu gdzieś po drabince? Tu te płotki jakoś? Nie no, nie. O mój Boże, ja tutaj jestem w bloku. Halo, Dyzio. Nie, no jak ty to zrobiłeś? Nie. Mam cię, no chodź tu, nie uciekaj. Nie, idź ode mnie. Ale no, przecież, no co, no uczciwie cię znalazłem. Nie uczciwie, nie umiesz się bawić, Nunu. No, a ty nie umiesz przegrywać. Nunu, do siebie, ja idę się chować. Ej, no dlaczego tak? No bo ja chcę się chować, to ja lecę. Okej, halo Dyzio, czy mnie słyszysz? Dobra, chyba mnie nie słyszy, widzicie, nic mi nie odpowiedział. I mamy tutaj Game Mode Spectator, oszustwo, dobra. Jak sobie to kliknę, uwaga. O, dobra, jestem, kliknąłem. Dobra, słuchajcie, okej, także poczekajcie. On raczej się tutaj nie schował na części czerwonej, więc polecimy sobie do tego labiryntu i sprawdzimy, czy na pewno go tutaj nie ma. Okej, jak tutaj możecie zauważyć, no raczej go nie ma. Ej, tu była w ogóle jakaś skryta.
Płytka mi się to widzowie, dobra. To teraz sobie polecimy może tu na górę, ale nic tu nie widzę. Tej wieżyczce przy kamerze. Co jest tu? Jest zejście na dół jakieś widzowie, what? Ale Dysia nie pomyślał, Dysia to w ogóle nie ma. Dobra, no to w takim razie polecimy może do tej wieży, ale go też kurczę w ogóle nie ma. A może on jest tu? Nie, no nie ma, jak to jest możliwe? No dobra, a może jednak gdyś się pokusił właśnie o bycie w czerwonym pomieszczeniu, znaczy czerwonej stronie, ale go ja nie widzę niestety. O nie, jak ja go znajdę? O mój Boże, ile to jest villagerów? Co jest? A może gdyś się w villagera schował? Nie no, co to jest za impreza villagerów? Przecież, o Boże, widzowie, widzicie to? Ten villager tak szybko rusza głową, co on robi? Dobra, nie no, tutaj chyba go nie ma, to jest nierealne. A może Dysio znalazł się tutaj, gdzie jest ta kamera? Dobra, w takim razie wejdziemy sobie tu. Tym labiryncie ja go jeszcze nie widzę, ale nawet nie wiem, czy on tutaj jest, okej. Dobra, no gdzie on może... Tutaj ktoś zniszczył blok, widzicie to? O dobra, jest Dysio, jest! On tutaj jest, dobra, poczekajcie. To zrespimy się tutaj. Dobra, mamy już wyłączony właśnie, wyłączyłem sobie tym magicznym kluczem francuskim. Siema, Dysio! Nunu, to niemożliwe, no nie denerwuj mnie. Hahaha, mam cię! Teraz, Nunu, ostatnia runda, ale nie myśl sobie, że będziesz się chował. Teraz to się schowam tak dobrze. Ostatnia runda? No co, dobra, no okej, okay, no to niech będzie ostatnia. A my, widzowie, użyjemy wszystkich cheatów naraz. I Dysio się tego nie będzie spodziewał. Dobra, cheaty i zgorniemy sobie wszystkie. Czyli tak, najpierw zaczniemy od sekretnej kamery, potem będzie detektor graczy, będzie X-ray radar i na koniec będzie Game Mode Spectator. Dobra, poczekajcie, zobaczymy właśnie, czy widać go na monitoringu. Tam widać tą bandę wieśniaków, ale nie widać było nic. Dobra, może z tej kamery tutaj coś będzie widać, tam na ten labirynt. Średnio, średnio. Dobra, poczekajcie, to w takim razie, tu sprawdzimy sobie teraz ostatnią kamerę. No i zobaczymy właśnie ten labirynt, bo Dysio tu się lubił chować, ale ja tu nic nie widzę, widzowie, nie ma tu nic kompletnie. Dobra, w takim razie wspomożemy się detektorem graczy. Idziemy sobie teraz właśnie w to miejsce. Okej, może tutaj jest, ale nic nie pika, widzowie, totalnie nic. A jak sobie tu chodzę, kurczę, no nic nie ma w tych niebieskich właśnie stronach. Może wejdziemy sobie tutaj teraz na wieżę, ale kurczę, też nic nie pika. Albo tutaj na górę, właśnie gdzie się schował Dysio. Okej, wejdziemy sobie tu, no nie, nic nie pika, widzowie. Kurczę, jak to jest możliwe? No przecież przeleciałem sobie teraz wszystko, co tylko się da tutaj i nic mi nie chce pikać. Chyba się zepsuł ten detektor, tak mi się wydaje. Więc teraz użyjemy sobie X-ray radara. I dobra, zaczęło działać. Okej, może teraz to już na pewno go znajdziemy. Dobra, tutaj go nie ma z tego, co widzę tu właśnie też. Tutaj z tego, co pamiętam, sami byli villagerzy, czyli go nie ma. A może jest w tym gąszczu wieśniaków? Czekajcie, musimy tutaj wejść, ale no nie, kurczę, ja tu nic totalnie nie widzę. No nawet nie ma podejrzanych postaci tutaj, jak teraz tak patrzę. Tam są właśnie jakieś wieśniaki. Tam, kurczę, też, no nie, tam też, co? A może tutaj, a nie, no to też jest wieśniak. No kurczę, to kiedy ja go znajdę? Naprawdę musiał się dobrze ukryć. Nigdy się nie domyślisz, że tu mogę być, Nunu. To znaczy gdzie? Nie wiem. No jak to? Weź mi podpowiedz. No to podpowiem ci, że jestem na twojej stronie. Co? Na mojej? I co, zdziwiło cię to, że schowałem się u ciebie, a nie u siebie? No tak, i to nawet bardzo. Ja w ogóle nie wiem, gdzie ty możesz być. Okej, no dobra, to w takim razie skorzystamy sobie teraz z ostatniego mojego cheata, czyli Game Mode Spectator. Okej, dobra, zadziałał, widzowie. Poczekajcie, Dysio powiedział, że jest po mojej stronie, także spróbujemy go tutaj znaleźć. Tu go nie ma. Tu właśnie w tej puszce też go nie ma. Tutaj jest tylko jakiś parkour. A tu jak sobie zjedziemy, to są same wieśniaki. Co jest? Jaka impreza w ogóle? A ten wieśniak dalej rusza głową, jak możecie zauważyć. Co jest? On jest chyba chory psychicznie. No nie wiem, gdzie on może być. Naprawdę dobrze się schował. Okej, no kurczę, nie wiem. Jeszcze nie sprawdzałem tutaj.
Zobaczcie, kto tu siedzi. Nie, no to jest Dysio. Dobra, poczekajcie, pójdziemy sobie tutaj do góry i właśnie przestaniemy korzystać z tego cheata. Okej, dobra, jestem tutaj i teraz zejdziemy sobie. Tylko jak do niego zejść? Dobra, może tutaj? Ej, no jak to? O, dobra, dobra, jestem. O, halo, Dysio. No nie, no nawet tu mnie znalazłeś. Widzowie, teraz przeniesiemy się na mapę, gdzie jest wioska i tym razem to Dysio będzie nas szukał. Jeden, dwa, trzy. Okej, dobra, Dysio zaczął liczyć i nas teraz nie słyszy. Pokażę wam pewną rzecz z obrazami. Pójdziemy sobie może na początku tutaj, gdzie Dysio właśnie sobie tam liczy. Na razie jest wyciszony, więc no ja tak samo imię nie słyszy. Okej, dobra, tutaj na przykład postawimy sobie taki obrazek i cyk, wgraliśmy nasze ślady. Zobaczcie, właśnie tędy będziemy kierować nasze ślady. I tutaj powiedzmy, że zrobimy sobie naszą tajną bazę. Dobra, gdzieś tutaj, myślę, że to będzie naprawdę w porządku. Dobra, i w tym miejscu zrobimy sobie bazę shopów. Zobaczcie, jakie fajne shopy. Ej, jak one w ogóle fajne dźwięki wydają. I właśnie o to chodzi, że Dysio będzie myślał, że tutaj właśnie jestem ja. Po tych dźwiękach dosłownie go doprowadzą właśnie do tej jaskini. Ej, nie, shopie, nie wychodź mi stąd. O nie, shopy mi stąd wychodzą. Kurczę, dobra, muszę tutaj zamurować jednak. I tutaj damy sobie furteczki takie, dobra, żeby te shopy właśnie nie mogły się stąd wydostać. Naryspimy ich jeszcze tutaj troszeczkę. Okej, ale tutaj syczą. Ojej, moje uszy, dobra, muszę stąd wyjść. Dobra, te shopy sobie już tutaj zamkniemy, żeby one tu sobie były, dobra. I teraz postawimy sobie jeszcze więcej tych właśnie śladów. No i zobaczcie, tutaj właśnie zrobiliśmy te ślady, więc odtąd sobie Dysio pomyśli, że weszliśmy tutaj, tutaj, tutaj i właśnie tutaj do tych shopów. Tylko poczekajcie, żeby nie miał tak łatwo, weźmiemy sobie jeszcze ghost bloka, okej, i zrobimy tutaj wszystko z dirta, ale na spokojnie da się tutaj wejść. Dobra, teraz polecimy sobie do jakiejś tutaj tajnej bazy, która została przygotowana przez twórcę mapy. Okej, dobra, schodzimy sobie tutaj i patrzcie, zakazane cheaty, o mój Boże, dobra, co my tu mamy? Sekretna kamera, dobra, czyli rozbiliśmy sobie kamery właśnie, żeby podglądać, gdzie Dysio właśnie sobie patrzy, żeby przed nim uciec. Może na początku rozwiesimy sobie kamerę tutaj, zaznaczymy oczywiście tym monitoringiem i zobaczcie, widzowie, kamery działają tak, że dosłownie możemy wszystko podglądać. A tam, tam w tym miejscu siedzi i liczy sobie Dysio. Jeszcze długo mam liczyć, no, no, już doliczyłem do 2010, 2011. Tak, tak, na pewno, na pewno. Tak, jeszcze troszkę masz liczyć, Dysio. Daj mi chwileczkę, bo jeszcze się nie schowałem. Okej, dobra, teraz wam muszę pokazać coś specjalnego. W tym miejscu postawimy sobie taki budynek właśnie z czerwonej wełny. Okej, dobra, świetnie. Napiszemy sobie walls red wool, dobra, let's go. Tutaj zrobimy sobie sufit, a tutaj zrobimy sobie podłogę. Okej, wejście do tego będzie się znajdowało tutaj, a pokażę wam coś ciekawego, widzowie. Patrzcie, tutaj powiesimy sobie obrazek, a w tym miejscu postawimy mnie właśnie stojącego tyłem, widzicie to? Dysio, jak tutaj wejdzie, to właśnie pomyśli, że na 100% ja stoję sobie tyłem, bo to właśnie tak wygląda. Ale w rzeczywistości będzie tutaj na jego przygotowana pułapka, którą oczywiście, widzowie, teraz sobie zrobimy. Na samym końcu damy tutaj taką skrzyneczkę, gdzie będą diamenty. Ale, ale, wcześniej, widzowie, zobaczcie, co tutaj będzie. Będzie właśnie, będą ghost bloki i tutaj pod nimi będzie lawa, gdzie Dysio sobie wpadnie. Okej, dobra, idealnie rozlewamy sobie tą lawę, tak jest. A tutaj damy ghost bloki właśnie z czerwonej wełny. I gdy Dysio właśnie będzie chciał do mnie podejść, żeby tam sobie właśnie mnie znaleźć, to wpadnie tu do lawy, let's go. Dobra, także może na razie sobie to zostawimy, tak? A tutaj postawimy mój kolejny obrazek. I zobaczcie, jak to realistycznie wygląda. Patrzcie, normalnie Dysio będzie się tu szedł i stwierdzi, co tam stoi? No, no, what? Tak, właśnie, właśnie tak będzie. A tutaj właśnie wykopiemy sobie taką mini studnię. I oczywiście wlejemy sobie troszkę wody. Dobra, więc jednak wybudowałem sobie troszeczkę większą tą studnię. W tych miejscach zaznaczymy sobie oczywiście wodę i napiszemy set water. Okej, let's go. Dobra, ta studnia jest naprawdę niesamowita. I oczywiście napisamy sobie jeszcze walls, quartz block, dobra. No i tak w sumie to wyszedł mi basen, a nie studnia, więc to niech będzie basen. I tutaj na samym dole położymy sobie jeszcze jeden obrazek. A będzie nim moja twarz, widzowie, zobaczcie. Przecież jak Dysio to zauważy, to będzie chciał spłynąć sobie na dół. On będzie myślał, że to ja, a to tak naprawdę nie ja. Nie chcę już się tu siedzieć, idę szukać. O nie, Dysio już poszedł nas szukać. O kurczę, dobra, widzowie, teraz zamienimy się w małego Nuna. I cyk, widzowie, zobaczcie, jakim jestem małym Nunu. Cześć, to ja. Dobra, okej, w takim razie podejdziemy sobie teraz do Dysia. Właśnie jak jesteśmy tacy malutcy, to na pewno nas nie zauważy. La la la, gdzie jest Nunu? O mój Boże, ślady, jak on słabo się schował. Zaraz go znajdę, muszę iść tutaj, tutaj. Okej, jest jakieś zejście, ale tu nic nie ma. Au, wpadłem do jakiejś nory z sopami, ale one śmierdzą. Ojejku, zobacz.
właśnie tutaj jest Dysia, nas w ogóle nie widzi, bo jestem taki malutki, że ho, ho. Ej, nie, 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 dobra, Pren nas zauważył. A mój Boże, te szopy tutaj jedzą to mięsko, ale od nich cuchnie, wychodzę stąd, a one uciekną, muszę zamykać. Dobra, dobra, w takim razie udało mi się uciec, dobra, Dysia sobie teraz tutaj wyszedł. Dobra, w takim razie teraz widzowie zamienimy się w muchę, taką malutką muszkę, żeby mnie Dysia nie widział. Uwaga, uwaga, zmieniam się w muchę, ale okropna mucha, ojejku, dobra, gdzie ten Dysio? Patrzcie, on chyba zaraz zobaczy tego stojącego Nunu tam właśnie. A mój Boże, Nunu, znalazłem cię, ty bambiku, tak szybko mi się udało cię znaleźć. I ten goryl jeszcze na ciebie patrzy. No, Dysio, ale masz farta, znalazłeś mnie. No dobra, to te... co to był obraz, bo go zmieniłem? O mój Boże, to nie był Nunu. Tak, to nie byłem ja, nie znalazłeś mnie. O mój Boże, co tutaj tyle much wylatuje? A, bo to jest jakaś gigantyczna kupa, ale tu śmierdzi kałem, o nie, wychodzę. Co, jesteś jak fan do kubki, o fu. Widzowie, tu naprawdę tak bardzo capi, ile tu jest much. To jest jakaś masakra, co tu się dzieje w ogóle. O mój Boże, krokodyl mnie gryzie. Co? Tej w ogóle jak to tutaj jest zielona woda? O co chodzi? To przez te krokodyle? Może widzowie, ja się zamienię teraz z krokodyla, ale się Dysio zdziwi, jak zobaczy takiego krokodyla, który będzie chciał go gryźć. O mój Boże, kolejny krokodyl na lądzie, muszę uciekać. Może się zajmie tymi muchami ta głupia jaszczurka. Haha, głupia jaszczurka, co odgada w ogóle? Chodź tutaj. O nie, goni mnie ten drągal. Dobra, Dysiowi to już sobie odpuścimy i teraz może poprankujemy go w jakiś inny sposób. Chyba Dysio właśnie zamierzy się spojrzeć tam na dół, a zobaczcie, już tam widzę moją twarz. O mój Boże, wpadłem do tego szamba z krokodylami, może przemyję się w tej wodzie. A no, no, znalazłem cię. Tak, jasne, na pewno, nie znalazłeś mnie. Znowu to był obraz, o niej ten krokodyl tu wpłynął. Czekajcie widzowie, teraz to się zamienimy w tego rekina, zobaczcie, on zeświruje dosłownie, jak rekin go będzie gonił po lądzie. A mój Boże, rekin młot. Patrzcie, rekin młot goni go po lądzie, to jest niemożliwe przecież. No, no, ratuj mi, jakiś młot mnie goni. No właśnie cię widzę, Dysio, i co ty przed nim uciekasz tak? A bo mnie goni głupek. Ratunku, weźcie ode mnie tego młotka. No dobra, dobra, damy Dysiowi spokój, bo się nas może właśnie bać. Płyniemy teraz sobie do wody. O, teraz widzowie, użyjemy tego specjalnego cheata, który się nazywa, zobaczcie, jak Game od Spectator. I sobie klikamy, cyk. Jestem spectatorem, dobra, ciekawe, gdzie jest Dysio? La, 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 la. O, jest jaka czerwona szopa. Wygląda to bardzo podejrzanie. Jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Muszę się to tu rozejrzeć. No dobra, okej, w takim razie jestem ciekaw, czy Dysio tutaj wejdzie. A jak wejdzie, to zobaczcie, co jest tutaj pod spodem. A mój Boże, Nunu, ty tam jesteś za tą skrzynką, idę do ciebie. Hops, au. Haha, dobra, no i co teraz, Dysio? Znowu mnie nie znalazłeś. No bo nie wiem, rozstawiłeś jakiś głupi pułapek. Nie umiesz się normalnie bawić, ty oszuście. Ja nie jestem żadnym oszustem. Po prostu to jest najtrudniejszy chowany, jaki ci się tylko przytrafił. Byłaś, ty mały łaczku. Nie, nie wyjdę, musisz mnie znaleźć. A teraz widzowie, użyjemy naszych specjalnych broni. Może będziemy kangurkiem. Właśnie tutaj jest Dysio, walczy z jakimś tutaj łaczkiem. A co powie na to, jak ja tutaj sobie strzelę? Pum! O mój Boże, strzelił kangur we mnie rakietą i nogi mu się nie ruszają, jak chodzi. To na pewno Nunu. A nie, ten kangur to jakiś taki dziwny, taki trochę niepełnomyślny. Idę stąd. Co jest, dobra, o nie. Prawie się Dysio skaptał, ale faktycznie w ogóle jak się ruszam, to się nie ruszam, co? Dobra, teraz zamieniłem się w takiego kotka. Teraz to już się ruszam, Dysio się na pewno nie skapnie. Kot z bronią, o tak, to będzie to. Gdzie jest ten Dysio? Patrz, on tu dosłownie zaskoczył. Ciekawe co zrobi, jak będziemy tutaj strzelać. Może się skapnie, że to my. Pum, pum, pum. O nie, kotko o gnoju do mnie strzela. Uważaj, kotku, byś wpadł do tej śmierdzącej bazy. Ha, no właśnie, ale co się w ogóle nie skapnął? Czekajcie, teraz zastrzelimy tych wieśniaków i zobaczymy, co zrobi. Kot strzela, czy to Nunu, teraz to na pewno ty. Nie, Dysio, ja wcale nie jestem kotem. No nie wiem, jakoś ci nie ufam. No nie wiem, a może na przykład sprawdzić tą wysepkę, która jest ogrodzona wodą. A tak, na pewno tam będzie. No wiem, wiem. Teraz zmienimy się właśnie w takiego komara. Ojejku, jakim jestem okropnym komarem. I zobaczcie, będzie teraz komar, który rzuca dynamitami. Ciekawe, jak on na to zareaguje. Pum, pum, pum. To może rzucimy teraz w niego jeszcze. A, o kurczę, to jest jakaś tajna baza. Tu pisało, cheaty Nuna. Dobra, no, no, oszukujesz, dowiedziałem się. Co to
to za bardzo nierealistyczny komar? Ja nie wiem, o co ci teraz chodzi, człowieku. Jesteś komarem. Nie, nie jestem żadnym komarem. Co ty, Dyzio? Przecież ja się chowam w tym czerwonym pokoju, który właśnie widzisz. Dobra, poszukam cię tutaj. Okej, dobra. I teraz, widzowie, zamienimy się w zwykłego Nuna i porespimy tutaj bardzo dużo NPC-tów. Zaraz zobaczycie. Będzie dosłownie wysyp Nunu. Patrzcie, zrespimy sobie takiego NPC-cika. Właśnie tutaj sobie klikamy i patrzcie, jest Nunu. Hej, Nunu, siema, co tam, brachu? Dobra, spawnujemy sobie jeszcze tutaj trochę ich i postawimy się gdzieś mniej więcej w ich środku, dobra? Dobra, zobaczcie, ilu Nunów tutaj stoi. Siema, Nunu, wszyscy jesteście superancy. Dobra, w takim razie wskakujemy sobie w to miejsce i czekamy, aż Dysio tutaj przyjdzie i nas zauważy. O Jezus, ale tutaj jest grobowiec Nunów, ale ich jest za dużo. Zaraz wszystkich odstrzelimy. Jeden, o, tego się nie da, a tego też się nie da. Co jest? Nie da się tego zniszczyć. Ej, Dysio, jak to możliwe, że ty stoisz obok tylu Nunu? Nie wiem, ale zaraz wszystkie odstrzelę. Nie, no jak to? Nieprawda, stary, co ty robisz? Zostało mi już ostatnie kilka sztuk. Dobra, to został ten. A, nie, co jest? Jak to? To ja! Dopadnę cię, ty małaczku. O nie, ty się nas znalazł, o mój Boże. Dobra, teraz szybką nawrotkę zrobimy, ale ona zastrzeli, o nie. Teraz, widzowie, przenosimy się na mapę SpongeBoba, ale to ja będę szukał Dysia. Nunu, proszę, licz do 30, bo muszę znaleźć dobrą miejscówkę. Dobra, Dysio, no to w takim razie będę liczył, chowaj się. Ale tylko nie podglądaj. Nie, nie, spokojnie, nie będę podglądał, stoję sobie właśnie tutaj. Dobra, raz, dwa, trzy, słyszysz mnie, Dysio? Ej, dobra, Dysio nam nie odpowiada, to znaczy, widzowie, że nas nie słyszy. Okej, dobra, teraz wyjdziemy sobie i zobaczcie, mamy pewne tutaj cheaty, tam sobie polecimy na tą wyspę. I zobaczcie, mamy tutaj taką skrzyneczkę z cheatami, widzowie, dobra, otworzymy ją sobie. I pierwszym naszym cheatem jest, o, X-Ray Radar. X-Ray Radar, co on może w takim razie robić? Dobra, wejdziemy sobie do tego Skibidi Toileta, bo widzę, że tutaj go nie ma. Nunu, ile mam czekać? Ty już w ogóle zacząłeś mnie szukać? Nie, nie, nadal liczę. 20, 21, 22. Dobra, jednak jak powiem coś głosie, to mnie słyszy, więc nie mogę tak się, że tak powiem, drzeć. Dobra, więc uwaga, naciśniemy sobie prawym właśnie tutaj na ten X-Ray Radar. O, dobra, jest, włączyłem. O mój Boże, to pokazuje wszystkich też wieśniaków tutaj, widzowie. O Boże, ile tu jest, dobra. Nie wiem, czy może być gdzieś tutaj Dysio. Raczej chyba nie, no chyba, że tutaj tutaj w środku. Nie, są sami osadnicy, widzicie, oni tutaj gotują. No dobra, w takim razie stąd wyjdziemy. Może tutaj siedzi Dysio, dobra, zobaczymy u Planktona. Czy tutaj, Dysio, jesteś? Nie, nie ma go. Ej, Dysio, już zacząłem szukać jak coś. No dobra, to szukaj mnie, Nunu, na pewno mnie nie znajdziesz. Kurczę, w ogóle go nie ma, jak tutaj jest dużo w ogóle tych wieśniaków. Okej, tutaj jakieś ze sobą rozmawiają. Może polećmy w takim razie tutaj w tą stronę. Tu go nie ma na pewno. Tu są, tu go nie ma w ogóle nic. Ło, Jezu, ile tutaj jest tych wieśniaków. Dobra, tutaj go pewnie nie ma. Okej, no dobra, tam też na górze są pewnie jakieś wieśniaki. No nie wiem, gdzie on może być. Dobra, może tutaj, może zobaczymy właśnie tutaj u Patryka, bo tutaj jest właśnie jama Patryka. O, zniknęło nam, więc użyjemy sobie tego jeszcze raz. No i gdzie on może być? Tutaj mamy coś w ogóle takiego dużego. Tam po drabinie się można wdrapać, ale, ale tutaj nic nie ma. Kurczę, nie no, to skoro Dysia nie ma tam, to musi być gdzieś tu. Ale go tutaj nie ma. Dobra, wiecie co? Mam małe wrażenie, że Dysio może być tu, bo skoro z Krusty Kraba całego przeglądnęliśmy, a tutaj jeszcze nie. Dobra, poczekajcie, wejdziemy tu sobie na górę. Okej, dalej go nie ma. Gdzie on może być? Dobra, wejdziemy tu sobie po schodach na górę. Jezus Maria, ile tu jest wieśniaków. Zobaczcie to, widzowie. Nie no, to musi być on. Halo, Dysio, gdzie ty jesteś? Dysio, czekaj. Ej, gdzie uciekasz? Tu jesteś. Mam cię. No nie fair, jak ty mnie znalazłeś? To było niemożliwe, ty nawet nie wiedziałeś, że tam się zabudowałem. Nieprawda, no właśnie zabudowałeś się, czyli chciałeś oszukać, ale jednak cię przechytrzyłem. A co ty w ogóle robiłeś w domku u SpongeBoba? Jakiego SpongeBoba? To jest mój domek. To jest domek Dysia. Kto ananasowy pod wodą ma dom? Dysio, kanciasto porty. Nie no, co ty mówisz? Dobra. Za to, żebym ja mu
mógł się chować, to mam dla ciebie prezent, Nunu, zobacz, masz tutaj twój ulubiony blok. Ej, no nie! Spiedziałem, kurczę, znowu! Raz, dwa, trzy... Następnym oszustem jest Game Mode Spectator. Dobra, poczekajcie, no to w takim razie sobie tego użyjemy, naciskam prawy. Okej, dobra, o dobra, jesteśmy teraz niewidzialni, możemy przenikać przez bloki, dobra widzowie, więc tutaj zaczynamy, tylko jeszcze Dyziowi powiem 20, 22. Teraz to mnie już nigdy nie znajdziesz, Nunu. Widzowie, ale on nie wie, że ja oszukuję. Dobra, poczekajcie, zobaczymy najpierw w tych kwiatkach. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj sobie jeszcze przenikniemy. Tutaj jakieś skrzyneczki są w ogóle. Co jest, ile złota? Wow, dobra, ale nie mogę tego zabrać na razie. Polecimy jeszcze tutaj, bo Dyzio powiedział, że on jest Dyzio Kanciastoporty, więc tu sobie polecimy. Nie, tym razem go tutaj nie ma. Dobra, u Skalmara chyba też go nie ma. Teraz sprawdzimy sobie u Patryka. Nie ma go. Dobra, tu w tych labiryntach również go nie ma. A może w wiadrze siedzi, w sensie tutaj u Planktona. Nie, dobra, tutaj się nie da w ogóle nigdzie schować. Tutaj w tym labiryncie też go nie ma. Dobra, a może jest u Krusty Krab. Albo najpierw polecimy sobie do Skibidi Toileta. Ale go tutaj nie ma. Dobra, poczekajcie, teraz wlatujemy sobie do Krusty Kraba. Okej, dobra, tu go nie ma. Tu są same wieśniaki. Teraz sobie polecimy tutaj. Nie ma go w ogóle. O kurczę, no nie, to gdzie on może być w takim razie? To są jakieś drapinki w ogóle. Ej, widzowie, dobra, poczekajcie, wejdziemy sobie. Tutaj go też nie ma. Są w ogóle wieśniaki. Ej, tutaj się można schować. Ej, tutaj, dobra, jakaś drabinka. Co, tutaj można się też teoretycznie schować, ale go nie ma, dobra. Tutaj są też same wieśniaki. A tutaj? Zobaczcie, on tutaj jest, dobra, poczekajcie. Musimy się tutaj, poczekajcie, przemienić w normalny game mod. Dobra, game mod creative mam już normalny. I teraz, halo, Dyzio. No nie, no jak ty mnie tu znalazłeś? Mam cię! Wiedziałem, że kiedyś się schowasz u Krusty Kraba. To nie fajnie, jeszcze raz chcę się chować. Powodzenia, Dyzio. Raz, dwa, trzy. Mamy tutaj coś kolejnego. Kamera monitoring i security kamera, dobra. Okej, więc teraz słuchajcie, użyjemy tego sobie, dobra. Ej, bez kitu, co jest? Kamery są rozmieszczone na mapie, dobra, poczekajcie. Zobaczmy sobie. Poczekajcie, chyba widzę Dyzia, czekaj. A nie, to jest wełna, dobra, już myślałem. Dobra, z tej kamery go w ogóle nie widzę, ale jeżeli byśmy z tej drugiej... O, zobaczcie, dobra, to jest Krusty Krab. Ta kamera była zawieszona tutaj. Naprawdę nawet nie wiedziałem, że tutaj są kamery. Ej, dobra, a nie, to jest, kurczę, flaga jakaś i to w ogóle się porusza. Ale chyba Dyzia tam nie ma, albo nie widzę. Dobra, poczekajcie, teraz użyjemy sobie trzeciej kamery. O, dobra, to jest chyba... To jest chyba dom Skalmara, o ile się nie mylę, ale też również Dyzia tutaj nie mogę znaleźć, kurczę. Dobra, czwarta, o tutaj gdzie ona jest? Dobra, to jest, wiem, to jest przy tej kotwicy, ale też Dyzia tutaj nie widzę, chyba że się gdzieś, no nie wiem, ukrył w tych kwiatkach, ale wątpię. Czekajcie, może sobie od razu podlecimy właśnie, czy na pewno go nie ma w kwiatkach. Jak coś, Dyzio, już zacząłem szukać. Dobra. Okej, dobra, zobaczymy, czy jest w kwiatkach. Nie ma tutaj, tutaj też go nie ma, a w tym, dobra, nie ma go niestety. Okej, dobra, poczekajcie, więc teraz będziemy musieli sobie użyć piątej kamery. Dobra, więc teraz słuchajcie, pora użyć tej piątej kamery. Okej, o dobra, Dyzio tu jest, zobaczcie, wchodzi sobie na górę, dobra, what? Ale gdzie jest ta kamera? Poczekajcie, bo nawet nie wiem. Dobra, tam mamy wiadro planktona, ale tam jest Krusty Krab. To czy to jest za Krusty Krabem? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Dobra, podlecimy sobie tutaj za Krusty Kraba, ale właśnie nie wiem, czy to jest tu. Wydaje mi się, że nie. Dobra, tutaj w ogóle coś jest podejrzanego, jakaś klapa, ale to chyba nie tu. Dobra, nie, no to w takim razie nie jest tu. Poczekajcie, muszę zobaczyć jeszcze raz. Dobra, Dyzia tutaj już nie ma. Musiał wejść tutaj sobie na samą górę, tylko kamera już nie dosięga. Więc gdzie to może być? Dobra, skoro nie tu. Nie no, w tych łodygach tu, kurczę, go na pewno nie ma. Ale tutaj, patrzcie, jest tu kamera, to właśnie jest to miejsce. Na 100% to jest to miejsce, bo zobaczcie, czekajcie. Zobaczcie, widać mnie, to jestem ja. Cześć, widzowie, tu jestem. A jak mi w ogóle głowa szaleje, dobra. Poczekajcie, no to skoro to jest to miejsce, to tutaj musiał Dyzio wchodzić sobie na górę. Okej, wchodzimy sobie w ogóle na samą górę, bo tutaj naprawdę jest to wysokie. Okej,
ej, czekajcie, nie ma tu Dyzia. Dobra, a może Dyzio jest tutaj? Dobra, czekajcie, zejdziemy tu sobie na sam dół, poczekajcie. Tutaj go nie ma, dobra, to nie wiem, gdzie może być Dyzio? No nie, no jak ty mnie znowu znalazłeś? No bo się słabo chowasz. Nie chowam się słabo, nie denerwuj mnie. No jak to, no przecież gdybyś się chował dobrze, to bym cię nigdy w życiu nie znalazł. Znowu idę się chować. Ej, no jak to, a ja? Ty nie, ja. Liczymy, raz, dwa, trzy i mamy detektor graczy. Chyba to jest ten detektor, który będzie pikał, jeśli zbliżymy się właśnie do jakiegoś gracza, w tym wypadku Dyzia, dobra. Więc tak, chyba będę musiał chodzić po mapie, więc zeskoczymy sobie tutaj oczywiście i będziemy chodzić tutaj. Dobra, najpierw pójdziemy do Krusty Kraba. No nic nie słyszę, żeby pikało, więc chyba go tutaj nie ma. No, no, ty już zacząłeś szukać? Nie, nie, 26, 27, 28, 29, 30, dobra, już zaczęliśmy niby. Dobra, czy tutaj coś pikać będzie? Nic nie pika, widzowie. Dobra, widzowie, więc teraz przejdziemy sobie oczywiście do ulubionego miejsca Dyzia, czyli właśnie domu SpongeBoba. Co jest? Ej, dobra, jakoś tak mu zaczęło pikać mocniej. Dobra, nie, no to pewnie jest tutaj. Dobra, poczekajcie. O, tutaj, a nie ma go. Tutaj są czerwone w ogóle sztandary. Nie, no to Dyzio by się na pewno nie ukrył, ale tak leciutko pika. Dobra, teraz już praktycznie wcale. Czyli chyba go tutaj nie ma, bo detektor nam nie pokazuje. Ale tutaj właśnie zaczyna pikać. Dobra, czyli chyba Dyzio, a może właśnie on jest tutaj w domku SpongeBoba. Dobra, zobaczymy. Jestem tutaj, wam powiem, w domku SpongeBoba, ale no przestał pikać, to znaczy, że go tutaj nie ma. Dobra, wrócimy sobie do tego środka tutaj. O, słyszycie, słyszycie, tak leciutko pika, dobra. Więc sprawdzimy sobie chyba każdy domek. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Tutaj już naprawdę nieźle zaczęło pikać. Dobra, poczekajcie, zobaczymy, czy tutaj coś jest. Okej, dobra, jakieś tutaj skrytki. Czy Dyzia tutaj znajdziemy? Nie, tutaj go nie ma. A może jest w tym domku? Dobra, poczekajcie, zobaczymy tu. Jakiś labirynt. Ale nie, no też tak bardzo słabiutko pika, prawie że wcale. Dobra, słuchajcie, tutaj podchodzimy do tego domku. Zobaczcie, jak głośno pika. To musi być tutaj, to musi być tu. Dobra, poczekajcie, wejdziemy sobie tu, czy on tu jest? Dobra, chyba go tutaj nie ma, ale naprawdę głośno pika. A tutaj, ej, co jest? Nie, no ej, dobra, to on musiał być tutaj, skoro go tu... O, tam jesteś! No i co? Znalazłem cię! To nie fair, znowu to było niemożliwe. Zrobiłem ci tutaj dziurę wcześniej, żebyś wpadł tutaj, a ty ją ominąłeś i tak. A, ja nie widziałem tam żadnej dziury, ale dobra, znowu cię znalazłem, Dysio. To co, teraz ja się chowam? No nie, ty nie będziesz znowu szukał, ja idę się chować, pa! No co, znowu, ej, widzowie, no ty się mnie oszukał, teraz ja miałem się chować. No ale dobra, mam na niego specjalny plan. Także teraz, widzowie, słuchajcie, użyjemy sobie każdego możliwego oszustwa. Zobaczcie, mamy tutaj w skrzyneczce właśnie, więc tak, bierzemy X-Raya, bierzemy Game Moda i bierzemy właśnie sekretne kamery. Dobra, poczekajcie, tą kamerę damy tutaj, ponieważ one już są właśnie porozstawione. Dobra, najpierw sobie szybko lukniemy. Czy Dyzia tutaj nie ma? Okej, tutaj ja nie widzę. Tutaj, a tutaj jest coś, tylko no właśnie, to jest wełna. Dobra, to mniejsza z tym. Tutaj chyba też go nie ma. Tutaj niestety również. Więc może teraz użyjemy sobie właśnie Game Mode Spectatora. Okej, dobra, ma już tutaj Game Mode Spectatora, więc poczekajcie, pójdziemy teraz do Krusty Kraba szybciutko. Szybki taki przelot sobie zrobimy pod koniec. O, Dyzia napisał, zostawcie suma, widzowie. Tak, dokładnie, widzowie, subskrybujcie kanał oczywiście. A może jest tutaj w tej wielkiej kotwicy? Dobra, nie ma go. Więc teraz może sobie użyjemy właśnie X-Ray Radara. Dobra, używamy. I cyk, dobra, użyło się. O Boże, ile tutaj ich jest, kurczę. Jak ja Dyzia znajdę? Dobra, tutaj są sami villagerzy. Już właśnie widzę. Tutaj jak sobie pójdziemy, no to też są sami villagerzy. Poczekajcie, wlecimy może tutaj. Boże, ile tu tego jest? O, okej, tutaj Dyzia nie ma niestety. A tutaj nie, tutaj zostałem te wieśniaki, które już tu stały. Tam go na pewno nie ma, tu go nie ma. Dobra, wyłączymy to sobie i teraz może detektor graczy.
dobra, poczekajcie, używamy. Cyk, okej, na razie nic nie pika. Czy tutaj może w którymś labiryncie, ale raczej nie. Dobra, może pójdziemy teraz do Patryka. O, coś zaczęło pikać, słyszycie to widzowie? Leciutko zaczęło pikać, dobra. Wejdziemy tutaj do Patryka, ale tutaj chyba Dyzia nie ma. A tutaj co jest tutaj? Tutaj też nic nie ma. Ale jak podejdziemy tutaj sobie do Skalmara domu, to właśnie go słyszę. Słyszę bardziej ten nasz detektor. Dobra, weźmiemy sobie do rączki. Ktoś coś pił, nie, no dobra. To już na 100% musi być tutaj Dyzio. Ale go ja tutaj nie widzę. A jak sobie wejdziemy tutaj, co to jest? Mamy tu jakiś labirynt. A tutaj są właśnie właśnie te wieśniaki biegają. Ale dobra, czy tutaj jest Dyzio? Nie ma go, dobra. Dobra, a jak sobie pójdziemy tu? Również go nie ma, Boże Święty, ile tutaj jest wieśniaków? A może tutaj jest Dyzio? Co jest lewitujący diamentowy blok? Widzowie, o co tu chodzi? Co wy tutaj? Albo, bo to bardzo pika. Dyzio, halo, czy ty tu jesteś? Nie. Tak, widzę, że to ty. Wypij mleko szybko. O, no nie, dobra. Znowu mnie znalazłeś. Tak, jesteś. Teraz przeniesiemy się na chińską mapę, gdzie będę mógł zamieniać się w przeróżne bloki. No dobra, to ja zaczynam. Dobra, okej. Jeden, dwa, trzy. Dobra, widzowie, słuchajcie, Dyzio tego nie wie, ale ja mogę się zamieniać w takie bloki. Zobaczcie, biorę sobie do ekwipunku taki bloczek, klikam B, klikamy sobie właśnie tutaj, edytujemy sobie blok i wchodzimy tak jakby do ekwipunku. Okej, zobaczcie, i będę teraz, patrzcie, zamieniłem się w takiego liścia, co jest. Dobra, zobaczcie, i mogę teraz sobie na przykład stać tu i będę teraz patrzył na Dyzia. Patrzcie, tam stoi. 9 i ostatnie moje słowo 10, szukam Nunu. Okej, powodzenia. Dobra, gdzie ty możesz być? Zobaczmy najpierw w domku. O Jezu, przeszedł dosłownie obok nas. Dobra, wydaje mi się, że musisz być za tym drzewem. O, nie macie, już myślałem, że cię tak szybko znajdę. Nie tym razem, Dyzio. Dobra, widzowie, poczekajcie, jestem teraz tu liściem, gdzie jest ten Dyzio? Mamy tutaj jakiś niebieski domek, niebieski, czyli ulubiony właśnie kolor Dyzia. Dobra, wejdziemy, to sobie zamkniemy oczywiście drzwi i na przykład zamienimy się, o, w taką wełnę, pewnie się nie skapnie. Dobra, mam pomysł, postawimy się dosłownie tutaj jako bloczek ten niebieski. Czyli robimy dosłownie to samo. Dobra, cyk, okej. O, dobra, zmieniłem się teraz właśnie w niebieski. Niebieski bloczek. No gdzie ty jesteś? Nie mogę cię znaleźć, już zobaczyłem tutaj te dwa domki i nawet cię nie widziałem. A tu nie ma tak dobrych kryjówek. O, a co to za niebieski budynek? Idę do niebieskiego budynku, bo niebieski to mój ulubiony kolor, ciekawe czy tam będzie. O, zobaczcie, Dyzio, dosłownie idź za tamtym oknem. Ciekawe, czy tutaj przyjdzie. Mam nadzieję, że mnie nie pozna w ogóle. Dobra, ale tutaj toaleta. Tu w toalecie się nie schowałeś. Nawet zobaczę w damskiej, bo może się chciałeś schować w niej, ale dobra, nie ma. Nie, no co ty, Dyzio. A może przy jakimś stoliku jesteś? A nie, nie macie, ani się nie schowałeś tu. Co to tak cyka? O, to tu było? Co jest, Dyzio, był dosłownie obok nas. Mi tutaj śmierdzi. A może tu gdzieś jesteś? Coś tu jest otwarte drzwi? Dobra, patrzcie, patrzcie, tam jest dosłownie Dyzio. On mnie teraz nie powinien widzieć. Dobra, musimy szybko uciekać tutaj, okej, w tą stronę. Dobra, prawdopodobnie mnie tutaj nie widział. Zobaczcie, on jest dosłownie tam. Ej, albo mi się wydawało, albo widziałem, jak coś biegnie. W sensie nie widziałem kto, tylko te takie latające partyklesy, jakby ktoś przede mną uciekał, ale chyba mi się coś przewidziało. O Jezu. Dobra, Dyzio mówił o nas. Dokładnie mówił o nas, bo to właśnie ja uciekałem sobie niebieskim bloczkiem. Ale dobra, mam teraz pomysł, że tutaj w miejscu startu wezmę się, przemienię na przykład w... O, taką lilię wodną, zobaczymy, dobra, będziemy lilią wodną, zobaczymy właśnie jak to zadziała. Dobra, klikam sobie F5 B, tak jak się to właśnie robiło. Dobra, czekajcie, źle kliknąłem. Dobra, będę teraz lilią. O, cyk, dobra, o nie, zmieniło nas w lilię. Dobra, czekajcie, musimy być tutaj. Co jest, Dyzio przebiegł dosłownie sobie tam. Dobra, Nunu może się schował pod mostem. Idę sprawdzić tam, rozwalę płotek. Tu są lilie, najpierw sobie wskoczę tu. Dobra, jesteś pod mostem, tutaj? Nie ma go. Dobra, to teraz trzeba wskoczyć na tą lilię. O nie, wpadłem do wody, co tutaj się stało? Ta lilia była jakaś oszukana, a może mi się coś zbugowało. Wychodzę stąd szukać dalej. Jezu, Dyzio się naprawdę nie skaptał, że to jesteśmy my. Dosłownie ja byłem tą lilią. Dobra, poczekajcie, muszę się szybko zamienić w coś innego, czekajcie. Bo ja tu mogę, co jest? Mogę się tak zbugowanym blokiem być. Ej, dobra, mamy tu w ogóle wieśniaków, dobra. Mam pomysł, że właśnie zamienimy się w wieśniaka. Tylko nie wiem, czy nas od razu zmieni, właśnie. Dobra, cyk, o, jestem
wieśniakiem, patrzcie! Siema, jestem wieśniakiem, dobra. O nie, patrzcie, tam idzie Dyzio. Nunu? A nie, to tylko jakiś wieśniak. Nie cierpię wieśniaków. Co ty tu robisz? O nie, on zabija tam wieśniaki. Mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Dobra, muszę tutaj jakieś troszeczkę naturalniej. Schowamy się na przykład tutaj troszkę za tą ścianą, tylko chcę go widzieć. Dobra, on jest dosłownie tutaj. O nie, dobra, czekaj, gdzie on biegnie? Dobra, tutaj. O, jak ten wieśniak szybko ucieka przede mną. Dużo tu tych wieśniaków. Nie chce mi się aż tylu ich zabijać. Chyba im odpuszczę. Zabiję jeszcze tylko jednego z tych trzech. Tamten, co ucieka. O, jest, dobra, nie wybrał nas. Co to jest za duch lewitujący wieśniak? Dobra, nie będę już ich zabijał, bo jest mi ich szkoda. Ciebie już zostawię, wieśniaczku. Ja idę szukać Nunu. Dobra, co jest, to się w ogóle nawet nie spodziewał. Patrzcie, to w ogóle wieśniaki wszystkie uciekły do knajpy niebieskiej. Nawet nie wiem, o co chodzi. Jaka impreza w ogóle. Dobra, słuchajcie, mamy pomysł na kolejną kampę. Na przykład tutaj. O, o, będę jukeboxem, zobaczcie. Dobra, przemienię się właśnie w to. Klikniemy sobie oczywiście tak samo standardowo B. Dobra, okej. I będę... O, zobaczcie, będę taką szafą grającą. Mam nadzieję, że się właśnie nie skapnie. Nigdzie nie mogę cię znaleźć. Nunu, daj mi jakąś podpowiedź. No, w sumie to mogę ci dać jedną podpowiedź. Jesteś gotowy? No. Jestem blokiem. Jak to blokiem? No tak, przepraszam, zapomniałem ci powiedzieć. Można się zamieniać w bloki. No nie, przecież to jest za trudne. Nie ma opcji, że cię znajdę. Dobra, to może Nunu, bo nie mogę cię już tyle czasu znaleźć, może jak będziesz mnie widział, to mów, że jest ciepło, a jak będziesz widział, że się oddalam, to mów, że zimno. No dobra, to w takim razie jest ciepło. Ciepło? Tutaj na moście już dzisiaj szukałem, skakałem po tych liliach, ale pod mostem cię nie było. No jest ciepło, ciepło, coraz cieplej, coraz cieplej. Coraz cieplej jest, Dyzio. O, jest cieplej, cieplej jest. Tutaj nic nie wygląda podejrzanie, no szybki, tutaj trawka. Nic tu nie jest podejrzanego, tylko ten jukebox taki ewentualnie, ale no jego można niszczyć, to na pewno nie ty. Tutaj ściany też. Jezu, jak Dyzio jest blisko, co jest? On dosłownie niszczy, próbuje niszczyć każdy blok, ale jest blisko. Nie, no zobaczcie, dosłownie kratka bok mnie stoi. No nie wiem. No powiem ci tak, Dyzio, jest naprawdę bardzo cieplutko, bardzo, nawet bym powiedział, gorąco. No dobra, to może go zniszczę, gdzieś się może pod nim schowałeś. Wstawiam tą szafę grającą tutaj, teraz czas rozwalić to. Dyzio, to jestem ja. Ogonię cię, jest, znalazłem cię, teraz jesteś już mój. Nie, dobra. Nie, Dyzio, nie, muszę, nie uciekaj mi. Muszę cię jakoś zmylić. No nie, 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 proszę, nie, nie mi. Tak szybko. Teraz, no nie mogę cię złapać i nie trafiłem. No dobra. Nie. Okej, okay, jeden, dwa, trzy. Dobra, Nunu, na pewno mnie nie znajdziesz. Mam taką kryjówkę. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, już. Co tak szybko policzyłeś? Dobrze, że zdążyłem się schować. No, 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 już jasny, jasny. Kurczę, gdzie ty możesz być? Za tym trzęsie się nie ma. A może w tych liściach jesteś? Czekaj, nawet sprawdzę. No gdzie ty możesz być? Co? Czekaj, 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 co to? Ej, tu coś było! Tu coś było! Jestem P, Dyzio, halo! Nie działo ci się, nic nie było, Nunu. Nie, no było, tu była chyba śnieżka, albo co, tak mi się wydaje, w sensie nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tu była śnieżka. Nie, a zobacz w niebo, popatrz w niebo, nie spadają tam śnieżki? Ej, co jest? Nie, ty tu musisz gdzieś być, tu! Gdzieś tu musisz być, nie no, jak to? Halo! Nie no, halo, Dyzio, no gdzie ty jesteś? To ty? Nie, to nie, nie ty. Nie, mnie tu nie ma. No jak cię tu nie ma? Widziałem te śnieżki, Dyzio. A może jesteś tutaj gdzieś na moście? Się tutaj O, co to są za ten? Co to są za partiklesy? Gdzie to? To ty! Nie, to nie ty? Co? Ej, to już wyglądało jakbyś to był ty. No, jak to? Czekaj, a może ty jesteś lilią wodną? O nie, chyba źle myślisz, Nunu. No właśnie, ej, nie wiem, czy... No ja znowu coś tu widziałem. Nie no, to już jest po prostu podejrzane. Nie mogę tu nawet przejść. Dobra, dostałem się w ogóle do jakiegoś dziwnego pomieszczenia po tych dachach właśnie. To nie jesteś ty, Dyzio? Nie, dobra, to na pewno nie jesteś ty. Okej, dobra, może tu gdzieś jesteś? A gdzie ty możesz... Ej, to jest... Czekaj, to jest... Steve'a głowa była przestawiona? Czekaj, co jest? Co jest nie tak? A może ty jesteś... Czekaj, bo to coś pikało. A może ty jesteś tym niebieskim dywanikiem? Nie, nie jesteś? No... Nie, dobra, ty tu musisz gdzieś być, ty tu musisz, to już jest nierealne po prostu, czekaj, nie uciekłeś nigdzie? Nie, no, no ty tu musisz być, czy nie, no płotkiem jakimś...
Ty jesteś tutaj! Ty jesteś tutaj! Nie dogonisz mnie! Nie, jeszcze mi zamknął się przed nasem! Ty jesteś! To twój koniec! No nie, no! Dysia, wracaj tu! No nie, to ty! Chłop się nie zmieści! To twój koniec, Dysio! No nie, nie dało się uciec tą kostką, głupio! Dobra, Dysio, to teraz finałowa runda! 1, 2, 3... Dobra, widzowie, mam pomysł, że będę tutaj jeszcze tym złotem. Dobra, B sobie klikamy. Tutaj sobie właśnie zedytujemy. Dobra, klikniemy szybko. Cyk, zmienimy się właśnie w taki bloczek złota. Czekajcie, muszę tutaj, żeby stać właśnie równo. Dobra, stoję równo. No, równie się po prostu chyba nie dało. Chociaż jeszcze możemy troszeczkę się przesunąć tutaj. Dobra, ale teraz przed tym weźmiemy sobie do ręki na przykład krzesiwo i będziemy podpalać Dysia, jak właśnie tutaj będzie przechodził. Albo buteleczkę jeszcze właśnie z ekspem sobie weźmiemy i śnieżki. Dobra, Nunu, zaczynam szukać. No dawaj, powodzenia ci życzę. No dobra, tym razem znajdę cię szybciej, bo już jestem doświadczony. Gdzie ty tu możesz być? Teraz już trzeba hitać wszystko, bo już wiem, jak to działa. Tutaj, bo to ja rozwaliłem? Pochodnie, a może pod stolikiem? A nie, bo tu zapomniałem, że uderzył mnie ktoś. Nie macie pod tym stolikiem gdzieś? Coś mnie uderzyło. Gdzieś tu musisz być, może z tyłu? O, co to za dźwignia? A, to tylko światła. Dobra, ty się znowu mnie nie widział w ogóle. Sobie gdzieś tam za mnie poszedł. Czekajcie, jeszcze raz w niego rzucę tym ekspem, patrzcie. No nie, znowu ekspik tu przyleciał. Dobra, zniszczymy trochę tych złotych bloków, bo mam diamentowy kilo. Dobra, mam pomysł, żeby jeszcze Dysia teraz sobie sfajcić, okej? Okay? Dobra, musisz być którąś z tych pochodni, tylko nie wiem, którą zniszczyć. Dobra, zniszczę prawą. A, i tu cię nie było. O, podpaliła mnie, to chyba ta zniszczona pochodnia. Gaś, hu. Ja się spalę, no nie. Może to przeżyję. 2 życia, już tylko 1,5 życia. Dobra, przeżyłem, nie no. To na pewno nie sprawka pochodni, tylko Nunu. Nie no, czy ty to widziałeś? Od kiedy spadają bloki w Minecraftie? Nie, no nie, proszę, zostaw mnie. Nie uciekaj przede mną, dobrze wiem, że ty jesteś tym blokiem złota. Nie no, skąd to, naprawdę nie ja, nie, nie, chciałem zabudować, ale się nie udało, czekaj. Jestem za szybki. Teraz podpalę. Nie, mam jedno życie, mam 0,5 życia, nie pal mnie. Ała. Teraz widzowie, idziemy na mapę świętego Mikołaja, zobaczymy co tym razem Dysio wymyśli, aby się schować. I słuchajcie, doszły mi już słuchy, że coś właśnie w tych górach jest tam ciekawego. Widzicie już jakieś napisy? Okej, wszedłem tutaj sobie na górę. Chcesz wygrać chowanego ze swoim przyjacielem? No oczywiście, że chcę z nim wygrać, przecież zawsze chciałem z nim wygrywać. Dobra, wejdź tutaj i spróbuj tych sposobów. O, to chyba coś tutaj mamy ciekawego. Mamy tutaj pierwszy sposób. Generalnie wam powiem, widzowie, w tajemnicy, że jest tych sposobów 5, więc oglądajcie do końca. Okej, więc wychodzimy sobie z tego i teraz zejdziemy sobie właśnie tutaj na dół. I pewnie Dysia się schował w tym domku, znając jego. Mogę się tutaj dosłownie o tu założyć. Dobra, podejdziemy sobie do domku i do niego wejdziemy. I uwaga, czy to zacznie pikać? Co? Ej, widzowie, no nic, dosłownie nie pika. Jak to jest możliwe? Dlaczego? Czyli chyba on się tutaj nie schował. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na zewnątrz. Okej, dobra, więc podejdziemy sobie tutaj. W ogóle, ile tu jest wieś... Co? Ile tu jest wieśniaków? Widzicie, co oni tutaj robią? Panowie wieśniaki, oni dosłownie wyskakują, jak ich uderzam. To jest coś nienormalnego, ale dobra, mniejsza z tym. Więc okej. Ej, słyszycie to, widzowie? Lekko zaczęło pikać, tak leciutko zaczęło dosłownie, ale okej. Nie wiem, gdzie on może właśnie tutaj się chować, może w tym czerwonym prezencie. Dobra, zobaczmy. Ej, no nie, chyba tutaj by nie siedział, tutaj nawet nie ma wejścia. Dobra, tutaj chyba go nie ma, ale tutaj zobaczcie, pika już znacznie, znacznie głośniej. Teraz to już dosłownie naprawdę bardzo głośno, więc pewnie jest gdzieś tu. Okej, dobra, tutaj jednak było wejście do jakiegoś domku, ale nie wiem, a tutaj pika najmocniej, czyli pewnie Dysia siedzi w tym prezencie. Okej, dobra, więc wchodzimy tam i uwaga! Let's go! Teraz cię mam, Mikołaju! Nie, co ty robisz? Trzeba te wszystkie tutaj wysadzić do... Ej, no nie! Co ty wyprawiasz, chłopie? Nie chciałem, żebyś mnie tak szybko znalazł, ty mały oszuście! Ale to by absolutnie nic nie dało. Dobra, mniejsza z tym, wyrzucam to, no i przegrałeś! Nie, idę się schować jeszcze raz, ha! Ech, dobra, idź się schowa jeszcze raz, a my, widzowie, mamy kolejny sposób na oszukiwanie! Dobra, bierzemy tego obserwatora i zaraz go odpalimy. Zobaczymy, jak to działa. Dobra, uwaga, uwaga! I let's go! Dobra, jest
jestem na Game Mode Spectator, lol. Mogę wchodzić w ściany? Tak jest, możemy wchodzić w ściany, widzowie, dobra. Więc uwaga, uwaga, może Dizio się schował tym razem w choince, zobaczymy. O, widzicie? Jest tutaj wejście, czyli jednak da się schować w choince, zapamiętamy to. Może Dizio się jednak schował w którymś prezencie. O, tutaj jest chyba pełny prezent. Tutaj tak samo, to jest jakaś niby drabinka, ale niestety tutaj go nie ma. Więc może w tym czerwonym tak samo go nie ma. Tu go niestety też nie ma. Pod ziemią nie mamy dosłownie nic, ale słuchajcie, tutaj jest taki domek. Aj, no, ty mnie nigdy nie znajdziesz. Co? Ej, słyszałem cię, czyli jesteś gdzieś chyba w pobliżu, stary. Uwaga, będziemy teraz schodzić do domku i cyk, dobra. Okej, co? Nie widać go, może jest tutaj na górze? No nie ma go, jak on się schował pewnie? Gdzieś tutaj, dobra, polecimy sobie na górze. Są jakieś sanie, ale najprawdopodobniej go tam nie ma. Tutaj jest jakiś komin, ej, co on się tak dobrze ukrył? Nie ma go w domku w ogóle? A tutaj? Okej, dobra, czyli jednak go tutaj nie ma. Czekajcie, widzę coś tutaj pośród tych ogni. Zobaczcie, chłop się schował w ognisku. Ale on jest odważny, przysiadł mi się spalił. Dobra, mniejsza z tym, teraz musimy jakoś wyłączyć tego game moda. Okej, cyk, dobra, wyłączyłem sobie. Jesteśmy teraz na shifcie, on mnie w ogóle nie widzi. A ja już widzę jego nick, czyli na pewno jakoś możemy tutaj do niego wejść. Dobra, może wkopiemy się do niego tędy. Gdzie on jest? No teraz tu nagle nie stoi. Poszedł sobie pewnie do dołu. O, Paweł mnie znalazłem, już uciekałem comment blokiem. Haha, no właśnie widzę, ale fioletowy comment block. No niestety, Dizio, dzisiaj nie masz farta. Okej, więc idziemy po kolejny sposób, widzowie. Ciekawe, co będzie następne. Mam taką kryjówkę, nigdy mnie nie znajdziesz. Oj, spokojnie, Dizio, na pewno się jakimś cudem znajdę. Odkładam obserwatora, bierzemy X-ray radara. Okej, dobra, nacisnąłem to, widzowie. Zobaczcie, wszyscy się dosłownie tutaj świecą. Oprócz oczywiście mnie samego. Dobra, zobaczymy właśnie, gdzie teraz jest Dizio. Tych wieśniaków jest tu tak dużo, że dosłownie nie sposób go znaleźć. No przecież on może być w każdym dosłownie miejscu. Dobra, widzowie, będziemy musieli szukać właśnie takich rzeczy. O, jak ten wieśniak. Tam są w ogóle jakieś wieśniaki, co? A może tam stoi Dizio? Dobra, jednak sobie tam wejdziemy, bo muszę się upewnić. Ej, oni się respią dosłownie chyba w losowych miejscach. Tutaj wcale nie ma Dizia. A może gdzieś w saniach? Nie, nie ma go w saniach. Kurczę, dobra, podejdziemy do jakiegoś zgrupowania największego, bo najprawdopodobniej właśnie on tam się znajduje. Dobra, zobaczymy, może tutaj gdzieś stoi. O, nic nie widzę. A może w tym prezencie? Też nie. Okej, więc może zobaczymy tego największego właśnie kotła, gdzie były te wieśniaki. No też go nie ma. Co? Jakim cudem? Ja go nigdy nie znajdę. Ten X-ray radar jest w ogóle bezużyteczny. Ej, czekajcie, widzieliście coś tutaj? Zobaczcie, patrzcie na to. Przecież to wygląda zupełnie inaczej niż wieśniak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jakaś owieczka na 100%, więc tutaj musi być na pewno Dizio. Dobra, uwaga, uwaga. Nie znajdziesz mnie nigdy, ty lamusie. O, nie był taki pewny Dizio. A może ja już cię mam na oku? No, to nieprawda. Oj, zobaczymy, widzowie, czy nieprawda. Patrzcie, on wypycha wszystkie wieśniaki. Teraz już jest dosłownie na 100%, że to jest on. Dobra, więc uwaga, wejdziemy tam do niego od razu i zobaczymy, co zrobi. Wychylimy tak się troszeczkę i zobaczymy, czy nas zauważy. Ej, co, on się zabudował na wysokości oczu? Dobra, zniszczymy to. Siema! Ach, co ty znalazłeś mnie? No nie. Tak, jesteś taki łatwy do szukania dzisiaj wyjątkowo. Dobra, teraz to tak się schowam, że nigdy mnie nie znajdziesz. Dobra, dawaj. A my, widzowie, zobaczymy jakiś czwarty sposób. Może być dla was szokujący, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Ale teraz weźmiemy powiększacza, powiększa innych graczy. Zobaczycie gigantycznego Dizia. Nawet nie będziecie mogli sami w to uwierzyć. Dobra, bierzemy tego powiększacza i patrzcie, wychodzimy tutaj od razu. Może go na pierwszy rzut oka nie widać, ale zaraz go zobaczymy. Dobra, podlecimy sobie na troszeczkę wyższy punkt. Może tutaj gdzieś na te drzewa sobie podlecę, okej? Okay. Uwaga, tutaj mamy takie urządzenie i możemy Dizia powiększyć. Zobaczcie, powiększymy go na największy level, jaki się da. Okej, okay, na level 10 on będzie takim gigantem. I uwaga, dobra, już mam naładowany i będę klikał. 3, 2, 1 i klikam, cyk. I uwaga, co? Gdzie on jest? Ej, jak to, widzowie? Ja go nie widzę, przecież on powinien być taki gigantyczny. Jak to go nie ma? Nie no, a może on stoi w tej choince? Czekajcie, dobra, sprawdzimy tutaj sobie, wejdziemy. Nie ma go, aha. To chyba ma naprawdę jakąś mega dobrą kryjówkę, że ja go nie mogę w ogóle znaleźć. No dosłownie nie wiem, gdzie on może być, jakim cudem. Może się schował w domku. Pójdziemy jeszcze raz, widzowie, do domku, a jak nie, to polecimy jeszcze w jedno miejsce, bo Dizio tam może być. Są takie sanie na samej górze i może właśnie on tam stoi. Dobra, tutaj chyba go jednak nie ma, z tego co widzę. I dobra, zobaczmy sobie te sanie. O mój Boże, co jest? On chyba nawet nie wie, że jest taki gigantyczny. Przecież on tam siedzi, ale jak ja tam dolecę, widzowie, musimy się tutaj właśnie wspiąć po górach. Aha, no i co, nie możesz mnie znać? Nawet mogę postrzelać do ciebie. Tak, dobra, postrzelaj, to może zobaczymy, gdzie ty jesteś. O, widzowie, zobaczcie, jaki on ma wielki tutaj pistolet. What? Co jest? Dobra,
zaraz do niego podlecimy. Ej, Dysio, wiesz, że ja cię widzę z kilometra dosłownie, wielgusie? Jak to z kilometra? Jestem taki malutki. Tak, jesteś taki malutki. I teraz się pomniejszę, uwaga. 3, 2, 1, klikam. I zobacz, jak jesteś teraz mały. Ej, rzeczywiście. Dobra, to teraz finałowa runda. Walka o wszystko, kto wygra? No dobra, walka o wszystko. A my, widzowie, mamy ostatnią rzecz do zrobienia. Zobaczymy, co to będzie. Bazooka, jest, będziemy wysadzać sobie. Ale będzie fajnie, dobra, wysadza wszystko. Od razu może podlećmy tutaj do tych wieśniaków i strzelimy sobie do nich, uwaga. Dobra, bum, wow, ale wysadziło. Ale będzie fajnie wszystko rozwalić. Dobra, więc będziemy tutaj wysadzać właśnie sobie te prezenty i zobaczymy, czy Dysia tutaj na pewno nie ma. Tu go chyba nie ma, w saniach też nie ma. Bum, no nie ma go. Więc może teraz pora wysadzić ten domek. Dobra, wysadzamy go, no nie ma też go tutaj. Aha, może jest to. Nie, czekajcie, coś wylatuje z drzewa, patrzcie, to dosłownie. Czy to już Sylwester jest, widzowie, że wszystko wylatuje? Nie, no to jest niemożliwe. Sprawdzimy sobie ostatni ten prezencik, ale chyba tutaj też go nie ma. Dobra, teraz ostatni prezent i jestem bardzo ciekawy, czy coś ciekawego znajdziemy w tym drzewie, z którego wylatują te właśnie bazuki, pseudo fajerwerki, bo to jest naprawdę podejrzane. Bo zobaczcie, cały czas tutaj wylatuje, a my będziemy się skopywać tą bazuką właśnie cały czas w dół. Prawdopodobnie, to pewnie jest prawdopodobnie Dysio, ale zaraz zobaczymy i patrz, jak się zdziwi. O, ja już kogoś widzę. Siema, stary. Nie, ty oszuście, nie wytrzymam z tobą. W tym momencie przeniesiemy się do pokoju małej dziewczynki i tam właśnie Dysio będzie nas szukał. Dobra, liczę. Okej, dobra. Także widzowie, oczywiście możemy latać i mam tutaj pomysł na pierwszą kryjówkę. Na przykład widzicie tego Steve'ka tutaj właśnie z lizakiem. Także widzowie, zmienimy się tutaj w ten niebieski bloczek. Dobra, tutaj sobie przejdziemy. Okej, i tutaj mamy przycisk Morphe. Zobaczcie, widzowie, jestem niebieskim blokiem. Dobra, więc słuchajcie, ustawimy się tutaj jakoś. Dobra, o tu. Okej, tak równo chciałem stanąć. Dobra, idealnie stoimy. No teraz to już niemożliwe, że Dysio się kapnie, że tu jestem. Szukam, Nunu. Okej, powodzenia, Dysio. No dobra, to szukam najpierw tu na środku. Może gdzieś koło mnie się schowały. No nie wiem. Dobra, widzowie, więc podskoczyłem sobie właśnie tutaj. Dobra, wyrównamy, żeby na pewno tymi bloszkami być na równi. Okej, i będziemy teraz właśnie patrzeć, gdzie jest Dysio. Patrzcie, widzowie, on tam jest, tutaj lata i nas szuka. Mam nadzieję, że nie znajdziesz. Dysio, nigdy mnie nie znajdziesz. Właśnie szukam. Tu jest dobra kryjówka, ale ciebie nie ma. W tej szafce, jej się nie da otworzyć. Tej też nie. Tutaj ta siostra jaka. Gdzie ty jesteś? Może za pieskiem? No nie. Nie, nie ma mnie tam, ale Dysio, podpowiem ci, że jestem niedaleko komputera. Niedaleko komputera? To czekaj, za komputerem cię nie ma, tutaj też cię nie ma, koło picia na klawiaturze, ktoś stoi w ogóle, ktoś z jakimś, nie wiem, lizakiem, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nigdzie cię nie ma, Nunu, to oszukałeś mnie, przeleciałem wszystko, nie ma cię nigdzie. Nie, Dysio, jesteś naprawdę bardzo blisko, bardzo blisko. Nie widzę przecież ciebie, Nunu. No musisz się postarać, ale jestem naprawdę blisko. Nie ma cię tu nigdzie. O, powiem ci szczerze, jesteś ode mnie 5 kratek. 5 kratek? Ale no przecież widzę, że tu nie ma żadnego ludzika. Aha, widzowie, zobaczcie, on jest tak blisko mnie i się w ogóle nie skapnął. Co jest? Dobra, no ale no ja nie ma cię tutaj koło tego. Ja mogę niszczyć przecież bloki szybko i ja ciebie nie widzę. A jakbym ci powiedział, że jestem blokiem? Co? Jakim blokiem? Ty chyba jesteś klokiem, a nie blokiem. Co ty mówisz? No naprawdę, jestem blokiem i to taki... O, podskakujący blok, Nunu, znalazłem cię. Nie, nie, nieprawda, Dysio, nie znalazłeś mnie nigdy. Idę za tobą, stój, ty oszuście. Tak to ja, Dysio, znalazłeś się, brawo. Patrz, Dysio, normalnie zamieni się teraz na twoich oczach, zobacz to. Jezus, jak ty to zrobiłeś, Nunu? Haha, no po prostu jestem czarodziejem, dobra, to w takim razie ja teraz szukam...
ja będę szukał. Ty nie umiesz szukać. Jesteś oszustem, więc musisz się chować. 10, 9, 8. Okej, widzowie, teraz Dizio nas nie słyszy. I podlecimy sobie, mamy naprawdę mało czasu. Może podlecimy sobie tutaj. Dobra, patrzcie, widzowie, weźmiemy tą różową terakotę i przejdziemy sobie tu, teraz tu i naciśniemy morf. Okej, zmieniliśmy się właśnie w tego bloka. Dobra, teraz Dizio już nas na pewno nigdy nie znajdzie. Szukam, Lulu. Okej, powodzenia ci życzę, Dizio. O, tu taki czerwony. O nie, to nie ty, bo się rozsypał. Ale powiem tak, widzę cię. Dobra, jak ty mnie widzisz, czyli tutaj przy komputerze nie możesz być, tylko po tej stronie. Może w szafie się schowałeś, bo tu można wlecieć. Dobra, widzowie, Dizio jest w tej szafie, a ja mam pomysł, że się przemieścimy. Podlecimy sobie. O mój Boże, zobaczcie, to on tutaj leciał akurat na to miejsce, gdzie się chowaliśmy. Jak dobrze, że sobie poleciałem. O, dobra, zobaczcie, będziemy jego ulubionym blokiem. Weźmiemy sobie tą niebieską wełnę. Dobra, morf. Okej, jestem teraz niebieską wełną i na pewno tutaj się nie skapnie. Dobra, zobaczcie, on tam stoi. No, no, nigdzie cię nie ma. Znowu wszystko przeszukałem. No, musisz się bardziej postarać. Ale to gdzieś przy tej szafie jesteś, bo ona jest taka wielka, że nie mogę nic tu znaleźć. No, zgadłeś, Dizio. Jestem przy szafie i jesteś naprawdę blisko. Naprawdę blisko jestem. Tutaj z góry może popatrzę. Jesteś ode mnie, no, w promieniu 5 kratek. 5 kratek, to pewnie jesteś tym żółtkiem. No, może tak, może nie, Dizio, nie wiem. No nie wiem, nigdzie cię nie ma. Ej, co tutaj, od kiedy bloki wełny spadają? Nieważne, idę szukać. W ogóle, Nunu, blok wełny spadł na moich oczach, rozumiesz to? O mój Boże, to naprawdę niesamowita rzecz. Chyba nie ma takich rzeczy w Minecrafcie. No też właśnie nie wiem. Okej, widzowie, także ja nie będę czekał nie wiadomo ile i teraz pójdziemy przemieścić się. Dobra, widzimy tutaj, co to jest? To jest jakaś maskotka, to jest chyba jednorożec, ale my tutaj pójdziemy się schować za kapelusz. Dobra, wejdziemy sobie, oczywiście będziemy czerwoną wełną i teraz zmorfujemy się właśnie w czerwoną. Dobra, cyk, dobra, jestem czerwony, okej. Wróciłem do tej wełny i ta jedna wełna, co spadła, mi uciekła. No nie wiem, znikła. A mój Boże, jakim cudem, Dizio? No właśnie nie wiem, a jakim ty w ogóle jesteś blokiem? Ja teraz jestem koloru czerwonego. Czerwonego koloru, o nie! Pod tym królikiem jest za dużo czerwonego. Nie, tam mnie nie ma. To może jesteś tym kubkiem, gdzie liczy. A nie, bo tu liczyłem. We fotelu też nic nie widzę. Powiem tak, jestem gdzieś na górze. Na górze? Tam u góry jest czerwona koszulka, ale to później. Tam nie ma, gdzie się schować. A może... Ej, tu jest coś czerwonego u góry na tej tęczy, ale tu cię nie ma. Tutaj ten kucyk ma takie czerwone włosy. Może tutaj? No nie ma cię, a tu jestem nie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko. Tutaj ten kapelusz wygląda realistycznie, bo taki czerwony i tutaj taki nos klauna. No nie wiem, muszę chyba sobie stanąć się rozejrzeć. Ej! To się stało, no! Mam nie! A nie! Znalazłeś mnie, Dizio, widzowie! Znalazł nas, Dizio! Kurczę, przegrałem! Dobra, to ja idę liczyć znowu! Co? Znowu, Dizio? Dlaczego? No bo ja kocham szukać! Właśnie tutaj do tego pieska podejdziemy i spróbujemy zamienić się w tą, właśnie w ten brązowy beton. Teraz cię szybko znajdę, zrobię taki speedrun! A nie! Na pewno mnie nie znajdziesz! Dobra, tam jakieś serduszko, ale ja to zmienię na niebieskie, bo to wygląda okropnie. O nie, widzowie, zobaczcie, Dizio zmienia serduszko naszej siostry. Ona kocha różowy, a Dizio kocha niebieski. Ja bym to oczywiście zmienił na czerwony, ale dobra. Skoro on nie może mnie znaleźć, to teraz przemieścimy się może dalej. Patrzcie, prawie centralnie na mnie patrzy. Ale o, widzicie, odwrócił wzrok, czyli tutaj wie, że nas nie ma. Ale to serduszko jest teraz piękne. Ale gdzie ja mam teraz polecieć? Może jesteś przy komputerze? Ha, dobra, poszedł tam. Dobra, widzę, więc tutaj odlecimy sobie dalej, okej. I tutaj może schowamy się w tym kwiatku. Dobra, weźmiemy sobie, zamienimy się właśnie fioletową terakotę. Dobra, cyk. O, poczekajcie, bo mi skliknąłem. Dobra, zamieniamy się. Jestem fioletową terakotą. Dobra, czekamy, aż Dizio nas znajdzie. No nie, przy tym komputerze wcale cię nie było. A może tutaj na piesku gdzieś jesteś? O nie, zobaczcie,
on znalazł naszą starą kryjówkę. O mój Boże, przecież on by nas znalazł, gdybyśmy tam zostali. No nie wiem, gdzie ty możesz być. Po której stronie jesteś? Tutaj po lewej czy po prawej? Ja jestem po stronie teraz twojej lewej. A, czyli mnie widzisz. Dobra, to szukam tutaj może w tej tęczy jesteś gdzieś. Dyzio, no nie wiem. Nigdzie cię nie widzę. Ej, Dyzio, a nie widzisz jakby ktoś z czegoś strzelał? No właśnie widzę, ale nie wiem skąd. No nie wiem, ja też, Dyzio, musisz się naprawdę postarać. No dobra, ale to leciało gdzieś stąd, z tym czerwonym się w końcu schowałeś, ha. No tu nic nie widzę, na pewno byś spadł, jakbym niszczył te bloki, już tyle ich zniszczyłem. Dobra, tu cię nie ma, bo to leciało gdzieś stąd, tak jakby z kwiatka. Nie, spokojnie, Dyzio, tu mnie chyba nie ma. Dobra, wytnę tego całego kwiatka od dołu. O nie, widzowie, Dyzio będzie wycinał kwiatka, to znaczy, że spadniemy. Może teraz jak nas nie widzi, to sobie przejdziemy gdzieś tutaj dalej i przelecimy. Może na tego pilota, albo co tutaj w ogóle stoi. Dobra, zamienimy się teraz w czarną terakotę i tutaj weźmiemy sobie, dobra, cyk, morf, okej, dobra, będziemy stać tutaj. No, wykasowałem całego kwiatka, ciebie nie ma. No bo za słabo szukasz. To nie fair. A byś naprawdę bardzo, bardzo blisko mnie, Dyzio. Może na tym pilocie na dole. Nie, ale też niedaleko pilota. Tutaj wytnę te wszystkie kolorki. No nie wiem, gdzie ty jesteś. Jesteś ode mnie 3 kratki. A, spadłem. Przeklęta podłoga, zaraz ją całą wypielę. O, Nunu, to ty. O nie, przez to, że wypieliłeś podłogę, coś nie znalazłeś. To ja liczę w tej tęczy. Idź się chowaj ostatni raz. Tą brązową terakotę się zamienimy. Dobra, cy. Okej, dobra, zmienia nas, widzowie, jesteśmy. I zobaczcie, jak się wpasuje idealnie. Tu to mnie nigdy, Dyzio, nie znajdzie, bo to chyba nie będzie możliwe. Dobra, to zaczynam szukać. Wszystkie kryjówki już tu przeleciałem. Teraz to je znam, ale gdzie nie widzę, gdzie ty mógłbyś być. No, powiem tak, teraz jestem naprawdę niedaleko ciebie. Niedaleko mnie? Może w tym domku zaraz zniszczę cały ten dach. Ej, nie ma niszczenia. Jest, będę niszczył teraz wszystko, bo to ostatnia runda. O nie, ty się chcę wszystko niszczyć, ale mam nadzieję, że naszej siostry nie będzie chciał zniszczyć, bo ja tutaj stoję. O nie, on tutaj jest. Ale no nie wiem, Nunu, gdzie ty możesz być? Zaraz zniszczę tą naszą siostrę. O nie. Więc widzowie, teraz musimy się przemieścić, póki Dyzio jest tutaj. Dobra, ma głowę skierowaną w dół. O nie, musi tutaj podejść. Dobra, szybko, szybko, widzowie, a lecimy. Dobra, lecimy teraz na ten zegar i zamienimy się w to złoto, dobra. Teraz widzowie, zamienimy się w złoto, dobra. Morf, okej, jestem złotem, dobra. Wpasujemy się tutaj idealnie. I dobra, gdzie jest teraz Dyzio? Tam jest. Ale zrobię ładnego ludzika. Poczekaj, tak. I teraz tu taką strzałkę może zrobię, żeby pokazać, co zaraz zrobię, jak tu cię nie znajdę. To jest strzałka do góry i zaraz tutaj się coś wydarzy, jak cię nie znajdę. Poszukam cię jeszcze chwilę. Ale co się wydarzy, Dyzio? Halo! Zaraz zobaczysz. Nie mam siły już cię szukać, Nunu. Nie no, błagam, musisz mnie znaleźć. Jestem naprawdę niedaleko. No nie, ja ci pokażę, Nunu. Teraz jak to się robi? Znajdę cię w mgnieniu oka. A co ty chcesz zrobić? Chyba Dyzio chce użyć jakichś cheatów, widzowie. Patrz teraz, Nunu, jak cię znajdę. O mój Boże, nie, widzowie, co ty się zrobił? To wszystko wybucha, idziemy na dół. O mój Boże, jakie lagi. Dyzio, czemu mi to zrobiłeś? No bo nie mogłem cię znaleźć, się zdenerwowałem. Ej, no nie, ale teraz cały pokój naszej siostry wyparuje. A, to koniec. No nie, Dyzio, czemu to zrobiłeś? Zobaczcie, widzowie, tutaj zaraz z tego pokoju nic nie zostanie. Dyzio wszystko wysadził. Ale tu dużo pokoi, ale ten nasz cały rozwalony, Nunu, no. Gdzie jesteś? No nie wiem, no przecież wysadziłeś wszystko dosłownie, Dyzio, jak ty możesz... Widzę cię, jesteś tym blokiem złota. A nie, znalazłeś mnie, Dyzio.